Zapraszamy na festiwal Leros w tajnych drogach w Janowej Dziwowicach. Zapraszamy serdecznie. Słuchajcie, jak przyjechaliście tutaj, cały ten festiwal, no nie, no to to już było coś takiego innego dla Ziowic, bo tutaj w Ziowicach, mimo tego, że mamy zespół śpiewaków, mamy zespół orkiestry i tak dalej, to brakowało takiego życia właśnie. I tutaj właśnie z wami, czy przez to nawet jak żeśmy tańczyli przez te kilka dni, w ogóle tańce same. My tańczymy na przykład w swoim tam stylu, po ziłosku, czy tam po, ale wy tańczyliście to samo, ale trochę w innym stylu. I nas to fajne było to, że na przykład że mogliśmy się nauczyć waszego stylu. Tak jak ja czy Andrzej byliśmy tutaj przez te kilka dni i w ogóle tańczyliśmy z waszymi dziewczynami. Dziewczyny tańczyły z naszymi lokalnymi facetami. I to właśnie było za... Przed chwilą dostałem pytanie, co mi w duszy gra i mam odpowiedzieć na tak bardzo trudne pytanie. Jest to trochę trudne, ale jeśli miałbym odpowiedzieć, z czym kończę ten festiwal, który tu się odbył, tę jubileuszową edycję festiwalu Na rozstajnych drogach, to trochę ze smutkiem na pewno, że to już się kończy niestety, ponieważ praca z chłopakami, jak odpracowałem z grupą męską śpiew, prowadziłem tutaj na festiwalu i praca, mam wrażenie, szła nam bardzo, bardzo fajnie, była taka fajna męska energia, dosyć szybko się między nami zawiązała. I stąd ten smutek chyba, że jeszcze tak z dwa dni jakbyśmy posiedzieli, to myślę, że byłoby jeszcze fajniej i jeszcze pewnie nowe jakieś też jakości tego śpiewu i pewnej wspólnoty, która podczas takiego śpiewania się stwarza, pewnie zostałyby stworzone. W stajni stoją kale konie, a na koniach lejce. Nauczyciel skrzypcowy Jan Gace, świętej pamięci. Nie ma takiego towarzystwa, które by się zeszło i nie rozeszło. No i właśnie jesteśmy w tym momencie, że się rozchodzimy, ale piękne w tym jest to, że muzyka powoduje, że ludzie nigdy nie rozchodzą się całkiem i na zawsze. Tylko muzyka skłania do tego, że ludzie chcą ze sobą być. I myślę, że to była taka główna myśl tego piątego jubileuszowego festiwalu Na rozstajnych drogach. I tak jak się przyglądałam wszystkim uczestnikom, organizatorom, wszystkim, którzy grali, śpiewali, tańczyli, to mam dojmujące wrażenie, a wręcz jestem o tym przekonana, że było to takie święto bycia razem.
Oprócz tego świętu temu towarzyszyła bardzo wytężona praca i podsumuję to wszystko jednym zdaniem, że jest pięknie, a będzie jeszcze piękniej, czego wszystkim życzę. Zebraliśmy się tutaj, by wspólnie pomuzykować.